Witamy, kolejny piękny dzień, 12 dzień wyprawy. W nocy na kampingu było głośno i tłoczno. My jesteśmy bardzo zmęczeni, ale czas ruszać dalej w drogę. Jedziemy w kierunku miasta Setúbal. Ostatnie chwile, kiedy widać jeszcze Lizbonę tam po drugiej stronie. Dzisiaj straszny upał. Ogólnie robi się coraz goręcej. Przed nami w trakcie de facto długi podjazd. No i zmierzamy w kierunku Setúbal. Droga prowadzi przez las, grząski piasek, także trzeba prowadzić rowery, nie wiadomo jak długo, może nawet do 2 km. Zrobiliśmy ponad 15 km asfaltem, no i szło gładziutko. I tu nagle bang, jesteśmy w lesie. Piasek, po którym nie da się jechać i trzeba prowadzić rowery przez kilka kilometrów. Przebyliśmy pierwsze piaski. I proszę bardzo, skrzyżowanie. Równorzędne. Żadnych znaków. A także żadnych oznak cywilizacji. O, przepraszam. Widzę słupy elektryczne tam. O, ale jest gorąco. Niesamowicie. Dzisiaj gogle nie odpuszcza. Co chwilę prowadzi nas w grząskie piaski. Trzeba prowadzić rower przez długie dystanse. Drenuje to z energii. Doprowadza powoli do udaru. I wcale się jakoś nie posuwamy naprzód. Sponsorem dzisiejszej imprezy jest Google Maps. Proszę Państwa. Przepiękne trasy, piękne widoki, tylko w Portugalii. My tutaj już kilka kilometrów prowadzimy rowery. Nie wiem, czy to widać na kamerach, ale nie da się tędy zupełnie jechać, bo rower od razu grzęźnie. Ciężko też to się prowadzi. Nie wiem, czy przebyliśmy 5 km w półtorej godziny. Coś takiego. Także to daje obraz sytuacji. Zaraz jak dojdziemy gdzieś tam w okolicy tego miasteczka, to będę się starał tak ustawiać nawigację, żeby jednak prowadziła trochę ulicami. Nawigacja kontra rzeczywistość. Ciężki dzień, prowadzimy dzisiaj rowery od wielu kilometrów. Ogólnie ugrzęźliśmy w piachu i ta okolica między Lizboną a miejscowością Setúbal jest problematyczna, jeżeli chodzi o przejazd rowerem. Nie będziemy wspominać dobrze tego dnia. Naprawdę wiele kilometrów i z 2 godziny w nogach po piasku takim głębokim, jakby się na plaży po prostu na Bałtyku było. I do tego upał. Dają nam się wyznaki już ta podróż. Mamy nadzieję, że jak wyjedziemy tutaj z tego czegoś na mapie, nawet nie wiem jak to nazwać, półwysep czy jakoś tak, i dojedziemy już na taką normalną drogę wzdłuż brzeża, to będzie lepiej, bo jest kryzys. Do miasteczka Setúbal mamy jeszcze 7 km. Tutaj jesteśmy teraz w miejscowości o nazwie Palmela i objeżdżamy zamek dookoła, który jest tam na wzgórzu. Bardzo ładny widok się rozpościera. Jedziemy w tamtą stronę, tam w porcie przepływamy na drugą stronę i już prosto. Za nami zamek, spod którego właśnie zjechaliśmy i już jesteśmy dosyć blisko portu. Tym razem asfalt, w końcu. Gogle prowadzi nas fajnymi uliczkami na rowerze. Zobaczmy, co jest za rogiem. Restauracje. Średnio się tutaj jeździ, ale za to widoki wynagradzają. I tutaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Skręcimy w prawo. Mamy jakąś świątynię. Tutaj solidna ekipa seniorów odpoczywa po trudach ciężkiej pracy. Dotarliśmy do portu w Setúbal. Prom odpływa za jakieś 15 minut, więc za chwilę wsiadamy, płyniemy na drugą stronę, tam zakupy i szukamy miejsca na nocleg.
nadzieję, że w tym miejscu trafi się jakiś taki czysty piasek, może wydma dosyć blisko oceanu. I jutro ruszamy dalej w trasę już prosto na południe w stronę, można powiedzieć, Faro. Dzień dobiega końca, to był bardzo wyczerpujący dzień. Najpierw zrobiliśmy 50 km z kampingu do miejscowości Setúbal i była to bardzo ciężka droga, mianowicie ugrzęźliśmy w piaskach, ileś kilometrów szliśmy pieszo, ciągnąc za sobą rowery, a raczej pchając, co było bardzo wyczerpujące. Robi się coraz goręcej, to trzeba też zaznaczyć, bo to naprawdę czuć. Natomiast udało nam się na całe szczęście dostać bardzo szybko na prom. Dopłynęliśmy tutaj na ten półwysep i na półwyspie szybkie zakupy, dosłownie chwilę przed zamknięciem sklepu. Rozbiliśmy się w tamtym miejscu. Jest zachód słońca, widać Atlantyk. Tutaj niedaleko przebiega jedyna droga przez ten półwysep. My jesteśmy za taką jakby wydmą schowani. W końcu lokalizacja, z której widać ocean i akurat dodatkowo są jeszcze góry, no i zachód słońca, czyli klasyka gatunku, tak? Powinny wyglądać wszystkie noce, natomiast jest to pierwsza noc, która tak wygląda. Mam nadzieję, że w drodze na południe będą jeszcze takie noce. No i cóż, jest pięknie. W końcu jest piasek, wydma, zachód, ocean i spokój i cisza w nocy. Jest piękny.